Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. HR Navigator. Pracujemy dla Twojej przyszłości. Sponsor międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem 2017. Przez żołądek do serca to powiedzenie nie tylko dla zakochanych, bo przychodząc tutaj do Małopolskiej Szkoły Gościnności i próbując tych wszystkich smakołyków, bardzo łatwo można się zakochać w kuchni całego świata. Taste of the World, czyli Spróbuj Świata, to jedyna taka okazja, aby przyjść, zobaczyć, popróbować tego, czego na co dzień nie mamy. No i oczywiście to, co widać za nami, czyli świetnie się bawić. Wydarzenie Taste of the World kosztuje nas bardzo dużo stresu i bardzo dużo pracy. Nad wydarzeniem pracuje bardzo wiele osób, przede wszystkim wolontariuszy, którzy chcąc uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu wraz z gośćmi festiwalowymi przygotowują potrawy po to, żeby nasi goście, którzy przychodzą do Małopolskiej Szkoły Gościnności, mogli wyjść zadowoleni, usatysfakcjonowani i przede wszystkim najedzeni. Dziewczyny, czego dzisiaj próbujecie w ramach Taste of the World? Tym razem próbujemy kuchni z Kenii. Także mamy, nie wiem nawet co to jest dokładnie, jest jakiś plak. Jakie wrażenia właśnie z tej kuchni z Kenii? Pyszne, jest naprawdę pyszne i przemiłe panie nas obsługiwały, także naprawdę jesteśmy super zadowolone. Ten smak da się porównać do jakiegoś polskiego smaku? Może to sałatkę. Sałatkę trochę tak. Pokazuję to. Nie wiem szczerze mówiąc, może trochę jak gołąbki, w sensie środek z gołąbka. Ale nie do końca. Plasek w ogóle nie wiem do czego porównać, ale jest pyszny, także... Jak panu smakuje kuchnia świata? Najbardziej polska. A co z tej Polsce było takiego dobrego? Ciasto, kanapki, takie ciasteczka, fasolka po bretońsku. A kawy zbożowej pan próbował? Jeszcze nie. Jakie inne smaki dzisiaj jeszcze pan spróbuje oprócz polskiej? Bo chyba nie tylko dla polskiej kuchni pan tutaj dzisiaj przyszedł. Armeński, takie gołąbki chyba były. No a tu dopiero ja weszedłem, dopiero będę obchodził. Tak dużo ludzi, wspaniale bawiących się, dzieci są zachwycone. My jesteśmy już najedzeni, chociaż dopiero zaczęliśmy swoją podróż przez kontynenty, także... Jakie smaki najbardziej przypadły panu dzisiaj do gustu? No, jak na razie zaprzyjaźniliśmy się z Węgrami. Próbowaliśmy oczywiście polskich dań, no i idziemy dalej. Czy myśli pan, że takie wydarzenia jak dziś powinny być organizowane cyklicznie? Absolutnie, absolutnie jestem za. Z prostej przyczyny, ponieważ tego typu imprezy łączą właśnie wszystkie pokolenia, łączą tych najmłodszych, łączą też starszych, spotykają się ludzie, którzy od wielu lat nie mieli okazji, żeby się spotkać, więc jest to absolutnie miejsce jak najbardziej odpowiednie. No to... Dlaczego warto się otwierać na różne kuchnie świata, nie tylko na naszą polską? Poznaje się nowe, ciekawe smaki. Ja myślę, że też taka kuchnia pokazuje inną kulturę, coś innego.
Także myślę, że to jest fajne, po prostu fajne takie przeżycie. I... Czy myśli pan, że warto organizować takie wydarzenia? No jak najbardziej. Dlaczego? No poznaje się kulturę narodów, które nie znamy w sumie, nie? Ich obyczaje, ich kuchnię przede wszystkim, nie? No i wiara się bawi.